Leci. Koleś straci czaszkę, jak chuj. Au. Hej, witam wszystkich, tu Altair978. Chciałbym dzisiaj nagrać odcinek z Sniper Elite V2. Więc zaczynajmy, zaczniemy wszystko sobie od nowa. Tak. I weźmy sobie strzelec wyborowy. Będziemy grać na normalny miecz tego. Hitler's war machine, once unstoppable, was now on the retreat. The Allies in the West and Russia in the East were squeezing the tattered remnants of the Reich in a vice-like grip. Germany's last hope lay in their wonder weapons. The V2 rocket, a huge leap forward in the history of military technology. It was a weapon system to herald a new form of warfare. Inhuman. Faster than the speed of sound, it struck without warning. The Nazis launched over 3,000 rockets in a desperate attempt to reverse history. It was a terror weapon, pummeling Antwerp, Paris, and London. After the D-Day landings, their launch sites were overrun and pushed back out of range of England. But already, the Allies were looking to the future, to the next war. The Americans were gathering up the best of Germany's rocket scientists in the top secret operation Overcast. Many of the architects of the V2 program had already been acquired, but not all. With Berlin encircled, Germany's last-ditch defense falling back block by block, and total defeat only days away, those scientists remaining in the city would soon be in Russian hands. My job was to make sure that didn't happen. No i zaczynamy w takim razie grę. Nie chciałem wam przerywać tego zacnego filmiku. Major General Hans von Eisenberg was negotiating in secret for safe passage for his team. Five of the V2 program's top... No to zaczynamy. Może tam jeszcze minimalny dźwięk będzie trzeba obniżyć. Ciekawe. Nawet śmieszne. Ale okej. Rozejrzyj się. Użyj lornetki. Zbliżenie, oddalenie. No. Panie kapitanie, ja się nie ruszę. Aha. Miny tu, stąd. Dotrzyj do... Okej, załóż. Że tutaj dojdziemy. Spieprzaj stąd Niemcu jeden. Wow. No to się czołgamy teraz. Ukryłem się. Oddaję strzał.
Dostał w łeb. Co dalej? Mina lądowa. Ale co dalej? Co jest? Aha! Spieprzyłem, bo ja się miałem tutaj ukryć. Czekajcie, może zmniejszyć trochę ustawienia graficzne, bo coś lekko pocina. Von Eisenberg was punctual and made no effort to hide his ugly face. Ale ładny. Neither did his Russian contact. I had a clear shot. The slightest pressure on the trigger, and it was good night, Major General. Just a question of choosing my moment. The square was well sheltered, so there was no wind to worry about. I had to aim one notch above the target to compensate for bullet drop. I controlled my breathing to steady my aim. And then... I leci! Koleś straci czaszkę, jak chuj. Auć! No to musiało go zabolać. Ten też zginie. Niech stracę. O, nawet był uzbrojony. To nawet dobrze, że zginął. Strzela. I leci pocisk. Auć. To musiało go boleć. Dostał. I nawet porządnie. Zabić snajpera. Tak jest, że ja słyszę w Battlefieldzie codziennie. Przebiło go lekko. Gdzie się śpieszysz, kolego? Fuck. Wauć. Co jest? Skąd strzelasz? A tu jesteś. I leci nabój. Fajnie tutaj, że grawitacja pocisku i ta kamera pocisku, to jest, mi się podoba. Au! Nie, fajnie. Przecież mnie straci całe oko. Znaczy to jest źle dla niego, dobrze dla mnie. Ranny. Nie ruszaj się. Za blisko sobie celownik dałem. No będzie git. Co jest? O ja pierdolę, czołg. Klękaj! To się czołgaj się. Chuj tam, nieważne. Będziesz spierać przy czołgiem, ucieknij przed Niemcami. Pomocy! Niemcy atakują! Ja pierdolę, strzela. To trzeba jakoś tych oto wspaniałych Niemców ojebać. Pytanie tylko jak? Tam jest Niemiec? Co my tu mamy? Nic nie mamy! No i teraz się zaczynamy właśnie zobaczyć.
Może na górę? Nie można. Zajebiście. No idź za tym kamieniem. Ła, co to było? No to się kurwa zdradziłem. Przepraszam. Nie chciałbym wstrzymać bójki. Pomimo, że to robię tylko za snajpera. Ani za żadnego szturmowego kolesia. Ja pierdolę, Niemcy atakują. To Niemcy! Auć. No kurwiają. No kurwa jebany. Kryj ryj, frajerze. Dzień dobry. Gdzie ten szmaciarz? Tu siedzi. W kinolek dostał. Przepraszam, że nie celowałem w jaja. Tam widzę już. On chyba też mi widzi. Trafienie w głowę. Dobra. O, Niemca widzę. Niemiec mnie widzi. Panie! Patrz pan. Dostał w czapkę. Zabić intruza. Co jest? Skąd ty strzelasz? Niemiec! Nazista! Dostał krzyż. Ja pierdolę. Skąd strzelasz, hołoto? O kurwa. Za blisko. O, patrz jakie ładne. No gdzie ci jebani Niemcy są? A tu jesteś. No chyba się muszę jeszcze nauczyć dokładnie grawitacji pocisku tutaj. Kurwa! Au! To musiało boleć. Ale dobrze, że to jego, nie mnie. Niemieckie szlauswapy. Von Eisenberg was dead. I was committed now. Both the Russians and Germans would know I was in play. Four to go. Pozostało czterech. No to misję zakończyliśmy jedną. Więc teraz będziemy kontynuować oczywiście powieść. Tylko że na tym kończymy. No i następny odcinek będzie już niebawem, może tak się wypowiem. No więc jak na razie to cześć i trzymaj się. Jeszcze raz hej, słuchajcie, może tak powiem. Kończąc odcinek zauważyłem, że po prostu bardzo krótko to się nagrało, ta cała pierwsza misja. Więc postanowiłem nagrać jeszcze, proszę państwa, o kurwa. Tak, właśnie postanowiłem nagrać element wyzwania. Gdzie on kurwa stoi? A tu? Żebym to też ja jeszcze go widział, chociaż to była połowa sukcesu. To jest genialne, ja go nie widzę, on mnie widzi. Wracaj tu. Auć. Granatem.
chujowo. Anstunde granadę. Gdzie jest on? Skąd ty strzelasz? A ty tu stoisz? Masz pepesz aż maciarzu. Radziecki weponek, dobry jest. Skurwielu. Eins. Zwei. Drei. Gdzie są granaty? Kurwa. Granaty tylko chyba raz, panie. Widzę skurwiela. Oberwał! Rozwalę skurwiela. Uwaga! Snajper na kurwia, tylko jeszcze go muszę znaleźć. Widzę go. On widzi mnie. Gdzie spierdala? Dostał. I see you. And you see me. Fuck. Fall back. Umieraj, suka. Kryć się, bo nakurwiają. Snajper, to ty żyjesz. Co jest, kurwa? Kurwa, żeby mnie to ja wiedział, że on tu wyskoczy. Kurwa, czekajcie, repeat. Bo ja nie wiedziałem, że ten skurwiel stąd wyskoczy. Się ukryje gdzieś, kurwa, tam, żeby ich wszystkich rozjebać w pizdu. No dawać, kurwa, zaczynać. Zdaj, nie wiem, co pierdolone. Umieraj. Dostał szmaciarz, ale żyje. Jeb, dostał. No i zajebiście. Ktoś jeszcze chce coś powiedzieć? No właśnie, pierdolni faszyści. Kurwa. Nie, ktoś tam stoi. Czemu ja się nie widzę? Gdzie ty siedzisz? Tutaj. I pist! Słyszałeś te basy, kurwa? No dobre, co? Dobre. Dawaj szybciej tą palę. Albo szybko pójdę uzupełnić jeszcze amunicję. Cztery, dobra, już nie warto. Jebać to. Liczy się, żeby ich pozabijać. Druga fala. Jebani piechociarze. Ale mu przykurwie, kurwa. Może powinien wziąć karabin wyborowy, a nie snajperkę? Ale chuj. Kurwa, snajper. Gdzie ty stoisz? Uwaga, nakurwiam! Dostał. Jakiś wpierdol, że jest pepesza, szmaciarzu. Ale dostał w czerep. Ugłaskałem Niemca! Odbiór? No dobra, gdzie jesteś, skurwiel jeden? Zaraz. O ty szmato. No chodź tu. Za Rosję, suko. Ty jeszcze żyje? Ziemek na CKM-ie?
Leci! Uwaga, będzie czerep! Będzie czerep! Jest czerep! Gadam kurwa jak jakiś jebany komentator meczu. Czy będzie czerep? O, pepesz. Zajebiście. Ruskie dobre. Radziecką snajperkę też mam. Chuj, preferuję. Co ja mogę preferować? Co jest kurwa? Jebany snajper. Tyle, że chuja go widzę. To radzieckie coś jest zajebiste. Pis, czerep. Uwaga, walę Niemca w kask. Ja pierdolę. Uwaga, leci pis. Kryj się. No chcieli nas rozjebać. Spierdolowy. A, tą granatę. Nie widzę Niemców! Gdzie są jebani Niemcy? Co jest kurwa? Dostał. O kurwa! Skąd trzaskasz jebany Niemcu? Kurwa, skąd on... O Jezu! Punch tę granatę. Kurwa, skąd on strzela? Fuck this. Tam jest. Dostał, szmaciarz. No i poprawnie. No i zajebiście. Co jest? A, co tą ciężarówkę wyjebał w pizdu. Jakoś mało to pocieszające. O, jak coś tam wpierdolić, coś musi być. Co jest? Co jest? Ktoś mi widział. Zauważyłem snajpera! Nie wiem jakim cudem celując mu w nogi, trafiłem go w łeb. O ty kurwa. Czerep! Nie. A nie, dostał przez czerep. Co jest kurwa? To jest wróg? Nie. Kto woła sanitariusza? Pomóc komuś? O, ty wołasz. Ja pierdolę. No dawaj, chodź, o kurwa. No to przejebane. Ale chuj dostał. O, ja pierdolę. Przez jajca. Aż nawet mnie zabolało. Zdychaj Niemcu! Pieprzony nazista. Gdzie ty stoisz, kutasiarzu? Wyłaź kurwa, nie będę się z tobą bawił. Dobra, wyłaź, a ja sam siedzę za kampą. On mnie widzi, a ja go nie widzę. No, halo? Ktoś? A tam pizdę. Kryć się. To jest zacząć, że śryja. Widzę cię, ty jeba... Nie. To nie ten na mnie. O ty pierdolone ścierwo. Fuck! Wypierdalaj, bo zabiję. No wystarczą swój czerep jeszcze raz. Repeat this.
co jest, kurwa mać? Nie, dobra, dobra, Chrisie, dobrze. Co my tu mamy? Kamień. Łapka. Dynamit. Zajebiście. Wszystko, co mi potrzebne do trwania. Ja pierdolę, tam nie mieć siebie. Ja pierdolę, tam nie wiem, co to za tekst był. Cześć. Ach, to on! Łap! Kurwa! Czy ja widzę twój czerep? Właśnie go nie widzę. To jest problem. Dlatego sobie nawet podbiegnę, żeby się rozjebać. Chuj! Czarnoślep! Może cię ustrzelę. Nie, gdzie mnie ustrzelić. Jak ja mam ustrzelić przez krzaki? Kurwa. Dobra, wiem. Gramy na 3. Raz, dwa, trzy. Gleba. Teraz je przesuwamy. Okrążymy kutasa. Teraz biegniemy, 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 biegniemy. Gleba! Dobrze. Teraz włazimy tu. Widzimy SS-mana? Widzimy go! Pist! SS-manie pierdolony. Amunicję mnie to dawać! Giewaj patronem! Kurwa, gdzie jest amunicja? No i poprawnie. Co jest? Aha, bo ja w tej rundzie nie używałem. Co jest? Ja pierdolę! Oni są ze wszystkich stron! Gdzie ty się zjebany SS-manie? Pist! Co jest? Skąd się? Dogadamy się, spokojnie. No dobra. Chuj, dobra, to przeszedłem 4 fale. W tym, że grałem praktycznie cały czas snajperką. Dobra, no to na tą chwilę kończymy, no i nara.